podjęliśmy decyzję, że budujemy nowy odmłodzony zespół. Bardzo mi się podobało to, co powiedział pan redaktor, że Norwid Częstochowa kiedyś z tego słynął. Ja myślę, że to jest taki początek i powrót do tej świetności Norwida Częstochowa, do wyszkolenia reprezentantów Polski. Wspomnę tutaj o młodzieży, którą mamy w klubie Velo numer 9 w Częstochowie. To tam są chłopcy, którzy już bardzo, bardzo mocno pukają do pierwszego zespołu. Ciężko jest przejść z wieku juniora do wieku seniora i to od razu do pierwszej ligi. Natomiast widzimy po tym roku gdzieś progres u tych chłopców. Naprawdę bardzo mocno pukają do pierwszego zespołu. I połączenie tej młodości plus do tego chłopcy, którzy są w szkole, w liceum, którzy za chwilę może wystartują w finałach Mistrzostw Polski Juniorów, no to jest to, na czym nam najbardziej zależy w klubie. Młodzież, wychowanie reprezentantów. Ten rok będzie ciężkim rokiem, chcemy go przetrwać, ale też chcemy przynieść wiele ciekawych emocji w stronę tutaj kibiców naszych, żeby to, miejmy nadzieję, że będą mogli zasiadać na trybunach, żebyśmy mogli wspólnie jako zawodnicy, kibice tworzyć właśnie tą siatkówkę częstochowską.